Żona mnie z domu wygoniła, więc wsiadłem sobie w samochód i tak sobie jeżdżę. Powiedzcie mi, co się dzieje dzisiaj z młodymi ludźmi, no bo ja już do takowych nie należę, więc... Teraz idziemy do Pho Viet, wietnamska knajpa, ja jeszcze tutaj nie byłem. Witam was moi kochani, w kolejnym dniu, od razu przepraszam za jakość filmu, ale jest... Już noc, ja jeżdżę w nocy teraz na Uberze, Uber Eats. Osoby, które oglądają, wiedzą, że dorabiam sobie na Uber Eats, a te, które nie oglądają, które dopiero teraz zaczęły oglądać, to ja pracuję w Szkocji, konkretnie w Edynburgu i pracuję między innymi na deliverkach jedzenia. Niedziela wieczór, 29 październik, godzina 18. Żona mnie z domu wygoniła, więc wsiadłem sobie w samochód i tak sobie jeżdżę. A jest... Niedziela taka halloweenowa, bym powiedział, tutaj w Edynburgu, w Szkocji, tutaj mieszkam. Mówię osobom, które pojawiają się pierwszy raz na kanale i tutaj pracuję między innymi na Uberze Eats. Dowożę ludziom jedzenie, czyli powiedzmy uszczęśliwiam ludzi w jakiś sposób. No a to tak żartowałem sobie, nie, po prostu jest weekend halloweenowy. Wyszedłem sobie popracować trochę na Uberze, bo to jedna z moich prac, które tu wykonuję w Szkocji. Bo spodziewam się dużego ruchu i dużych zarobków w bardzo krótkim czasie, bo ludzie siedzą, imprezują, Brytyjczycy uwielbiają Halloween, także spodziewam się, że siedzą, coś tam piją i zamawiają jedzonko. Moja żona z synem na jakiejś imprezie, a mnie nie wzięli, także muszę pracować. No ktoś musi się bawić, a ktoś musi pracować. Wam pokazywał, ile zarobię dzisiaj, jak szybko zarobię, nie to, żeby się przechwalać, bo przecież to... Nie o to chodzi, tylko o to chodzi, żeby pokazać, ile się tam na Uberze zarabia w taki właśnie szczególny dzień jak dzisiaj. No, ale będę stawiać screenshoty, jak będą przychodzić zamówienia. Na początku screenshota wstawiam wam, kiedy jest zero. No i pierwsze zamówienie przychodzi, też już screenshota macie na ekranie. Wybieramy pierwsze zamówionko z KFC, jedziemy po drugie i jedziemy do klienta. Znać, czy obchodzicie Halloween, czy jesteście w tej grupie osób, które twierdzą, że to satanistyczne święto, czy może w tej grupie osób, które dobrze się bawią, śmieją i cieszą się życiem. Ja nic nie sugeruję, tak po prostu z ciekawości pytam tylko. No dobra, chcę sobie nabić trochę komentarzy, lajków. Idziemy po drugie zamówionko, do Bing Tea, tutaj po Bubble Tea. Ja powiem szczerze mówiąc, wiem co to jest, ale jeszcze tego nie piłem. Generalnie jest genialnie. Pierwsze zamówienie i trafiłem na duże miasteczko studenckie, kampus. Kilkadziesiąt budynków i zawsze jest najtrudniej znaleźć ten właściwy, bo tu nie dość, że są numery budynków, to jeszcze każdy budynek ma jakąś swoją nazwę. No nic, szukamy. No i mamy następne zamówionko. Tak jak mówiłem, halloweenowy weekend będzie się działo, także działamy. Nie uwierzycie, zamówienie było do supermarketu Azdy. Facet albo kobieta zamówił sobie 4 batony. I za dostawę, widzieliście, zapłaci 8 funtów, a za te 4 batony chyba mniej zapłacił. No cóż, jak człowiek ma na coś ochotę, no to co tu zrobić? Powiedzcie mi, co się dzieje dzisiaj z młodymi ludźmi, no bo ja już do takowych nie należę, więc nie rozumiem tego. Przywiozłem te zakupy z Azdy, odebrała dziewczyna, znaczy dziewczyna miała odebrać, tak? No i znowu do akademika. Dzwonię do niej, bo nie mogłem się dostać do tego akademika. Odbiera, pyta się, halo, co tam? Ja mówię, że no mam twoje zakupy z Azdy, czy możesz mnie wpuścić, zostawię je na recepcji, albo czy możesz zejść do recepcji. Ale ja nie rozumiem, ja nie wiem, kim ty jesteś. Ja mówię, no zamawiałaś poprzez Uber Eats zakupy w Azdzie, ja je przywiozłem i chciałbym ci je wręczyć. Chwila ciszy. Odłożona słuchawka. Co myślę, co jest, źle zadzwoniłem. No to dzwonię jeszcze raz, odbiera ta sama osoba i mówię, czy zamawiała pani zakupy z Azdy. Już zacząłem oficjalnie bardzo mówić. Chwila ciszy i... A, rzeczywiście, zamawiałam. Poczekaj chwilę, zaraz zejdę. No i zeszła, odebrała, podziękowała. No, ja po prostu się zastanawiam, czym z dzisiejszymi młodymi ludźmi... Nie wiem, żyją w większym biegu niż za moich czasów i nie łapią, co robią czasami, czy po prostu są przemęczeni nauką, nie wiem, w każdym razie nie wiem, ale takie sytuacje, jaką opowiadam teraz, zdarzyły mi się już wielokrotnie. Teraz idziemy do Pho Viet, wietnamska knajpa, jeszcze tutaj nie byłem, fajnie wygląda.
kolejne zamówienia, jedno po drugim. I szczerze mówiąc, dzisiaj nie ma chwili przerwy. Znaczy, nie kończę jeszcze jednego zamówienia, przychodzi następne. A czegoś takiego się spodziewałem. W halloweenowy weekend. Nie narzekam. Później zobaczymy podsumowanie, ile na godzinę wyszło, ale powinno być zacnie. Teraz odbieramy ze srilankijskiej restauracji. Nie wiem, czy tak się mówi, ale chyba tak, srilankijska. Teraz, moi drodzy, odbieram z restauracji Itsu. Tutaj z tej restauracji. To jest takie duże centrum handlowe St. James. Jak ktoś będzie w Edynburgu, to polecam. Fajne sklepy. Na dzisiaj koniec pracy. Zaraz Wam pokażę podsumowanie, ile mi się udało zarobić w tą noc halloweenową. A teraz jadę po żonę i po Kacpra, bo już poimprezowali. Ja popracowałem, także zapraszam Was na kolejny film. Też ze Szkocji będzie jeszcze, ale już się tak zareklamuję, że za parę dni lecimy na Cypr i stamtąd będzie parę filmów takich podróżniczych. Wszystko na własną rękę organizujemy, zawsze jeździmy na wakacje, to wszystko zawsze jest na własną rękę. Mieszkanie, samochód, nocleg, no wszystko generalnie na własną rękę. Chodzimy raczej nieutartymi szlakami, takimi nieturystycznymi, tylko lubimy po prostu coś na spontana, to zobaczyć to tam. Także będzie kilka filmów z Cypru, będą na pewno ciekawe, także już zapraszam Was, a teraz zapraszam na podsumowanie dzisiejszego dnia w pracy na Uber Eats. Widzicie teraz na podsumowaniu, byłem dzisiaj aktywny, czyli zalogowany w aplikacji 2 godziny i 53 minuty i zarobiłem prawie 54 funty. To jest oczywiście kwota brutto, czyli tam wychodzi mniej więcej 18 funtów, 18,5 na godzinę brutto. No i spodziewałem się, że tak będzie. W sumie, szczerze mówiąc, spodziewałem się trochę lepiej, bo w tamtym roku w noc halloweenową wychodziło tam ponad 20 funtów na godzinę. No ale nie ma co narzekać, jest nieźle. I oczywiście to jest kwota brutto, tak? To wiadomo, że trzeba sobie tam odjąć od tego koszt paliwa, ubezpieczenie i podatek, no bo rozliczać się trzeba. Dzięki Wam za wysłuchanie, zapraszam Was na kolejny film. Tak sobie pomyślałem, że z racji tego, że jedna z moich prac to jest właśnie Uber Eats, między zamówieniami się nudzę czasami, czasami jak się do klienta jedzie, to też kilkanaście minut, to pomyślałem sobie, że będę prowadził takie rozmowy z Wami, będę nagrywać takie filmy z pracy, jakoś to nazwę tą serię, gdzie będę właśnie ględził o życiu w Szkocji, takiej codzienności, będę komentować jakieś tam ważne i mniej ważne sprawy dziejące się na świecie. Dzięki Wam za obejrzenie jeszcze raz, trzymajcie się, dobranoc.